Witam w krótkim gameplayu z Deceitless Reincarnation. Jest to prawdopodobnie ostatnia część cyklu Disciples i zarazem jedna z moich ulubionych turówek fantazji ostatnich lat. W tym krótkim gameplayu pokażę Wam nieco mapy, ekran miasta, trochę walki. Potem wczytam grę. Even the elves, for all their wisdom, could never fathom the thoughts of humans. The most contradictory race of Nevendar. The elves knew only to distrust them and look upon their pleas with suspicion. No, wprowadzenie możemy sobie stać nigdy indziej. Mapa świata, nic specjalnego. A oto ekran miasta. W porównaniu z ekranem z Heroes of Might and Magic 5 wydaje mi się, że wygląda odrobinę lepiej. Co prawda nie można go obracać według woli, ale... Who cares? Zablokowane ścieżki rozwoju. Są zaznaczone kłódką. Alternatywne, czy też zablokowane, po prostu niedostępne w tym scenariuszu. Tak jak to. Anyway, została już tylko jedna budowla. I zgłaszam. W każdej chwili można podejrzeć statystyki jednostek. Wszystko jest dokładnie opisane. Dość niespodziewane czasem kombinacje można znaleźć. Przykład ten wojownik. Specjalna umiejętność. Na początku każdej tury przeciwnicy wokół niego tracą 25 odporności na magię. Chyba będzie starcie skryptowane lepiej, zbufaj swojego wojownika. Ja się po prostu tam się. Chwila dialogu. W każdej chwili można sprawdzić na mapie świata poprzednie. Ekran przygotowania do bitwy. Z tym ekranem związana fajny pomysł jest. Jeśli dany bohater posiada zdolność zapasów, w dolnej części może trzymać kilka dodatkowych jednostek, które również otrzymą XP z walki. W każdej chwili można wymienić, w razie jaką pozycję napotkamy. Przestawić formację. Pełen serwis. Let's see what our enemy has prepared for us. Atak łucznikiem. An easy mark. Zrobiłem fajny debuff, zmniejszający zasięg ataku wroga. Dobry się wrogim łucznikom. Zaprzeczam pozycję. Przechwycenie. Nie, czemu nie? Feel my blade. Au. Trails will lead me. Mój dowódca, fajny artefakt ma. Każdy celny atak dodaje obrażenia całej drugiej drużynie, a że atakuje dwa razy, chyba odrobinę silniejszy niż zamierzali twórcy.
leczyć. Przekaz. To tylko zwykła tak magiczna. Prepare yourselves. Trzeba by jeszcze trafić tym drugim atakiem. Galleon comes. Has my time come? My strength abandons me. This isn't the thing I lost on earth. Halt! I kończymy, to starczy. A new victory! Walka wygrana. Trzeba się trochę podleczyć. Najpierw po prostu poczekasz. A to by było dzisiaj na tyle. Do zobaczenia.